being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemano wam wszystkim, tutaj Pupa w kolejnym materiale. Co sądzę o odcinek 42? Chyba, bo tych odcinków mam tyle, że sam się gubię. Odcinek o tym, co sądzę o limitowanej edycji Coca-Coli Zero, która wygląda tak. Jest ona z dodatkiem wanilii, której niestety nie lubię. Kiedyś jadłem dosyć sporo jogurtu Daną i kilkadziesiąt jadłem waniliowych. Wanilia mi niestety nie posmakowała. W tym przypadku w ogóle to nie pasuje. Kiedyś też piłem Pepsi Zero o smaku wanilii i tam też mi to w ogóle nie smakowało, więc wanilia jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia. Jedyne, co mi się z tego napoju, w cudzysłowie napoju, podobało, to puszka, która została fajnie zaprojektowana w dwóch kolorach, a to jest w takich limitowanych edycjach rzadkość, ale wiadomo, poszli w cudzysłowie na kasę, więc raczej musieli jakoś przyciągnąć klienta, najlepiej przyciągnąć klienta wzrokiem, więc zrobili bardzo ładną puszkę. W butelkach tego napoju nie widziałem, więc raczej jest to napój tylko dedykowany do puszek. I jak na próbę na jednego strzała można by powiedzieć, że można spróbować, ale napój w mojej skali od 1 do 10 ma minus 6, więc ja wam tego nie polecam, ale jeśli chcecie spróbować, to poszukajcie w sklepach. Ja kupiłem to akurat w Carrefourze, więc jeśli wam ten smak posmakuje lub nie, napiszcie komentarz na dole. Chętnie poczytam wasze opinie, zobaczę, co wy o tym sądzicie. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. See ya.